Dzień dobry, dzień dobry. Kolejny znak to baranek. Baranku, baranku. Karta na jutro. Karta na jutro to jest środa, 9 luty. 9 luty. 9 luty. Dobrze. 9 luty. Baranek. Sam baranek. Już tak, jedna karta też taka była. Coś jakiś leniwy tydzień dla niektórych. Praca. Samopoczucie. Miłość. Single. Co jest ukryte? Wow. I rada. Okej. No więc tak. Dla baranka. Najjutrzejszy dzień. Zapowiada się dość leniwy. Też taki dzień, gdzie niezbyt będzie Wam się chciało czegokolwiek podejmować. Nie do końca iść do pracy, byście sobie najchętniej posiedzieli w domu, ale w pracy czeka Was nauka czegoś, jakieś nowe rzeczy prawdopodobnie. Będziecie się uczyć. Pokażę kartę pierwszą. Będziecie się uczyć nowych rzeczy, ale spodoba Wam się to. Jeżeli chodzi o to, naukę w pracy, no to będzie coś, co Wam będzie sprawiało przyjemność. Na miłość. Na miłość karta jest 10 kielichów, no super. Jest to spędzanie towarzyskiego czasu. To nie chodzi o taką miłość bardziej romantyczną, ale może bardziej takie, że padnie na przykład mama z tatą, czy babcia z dziadkiem na kawę, czy wujek z ciotką, czy brat, czy siostra i będziecie sobie fajnie razem spędzać czas i ploteczkować. Dla singli to jest czas no, takiego, albo Wy macie kogoś na oku, albo ma ktoś Was na oku. Tak to wygląda. Być może, bo to jest tutaj, co jest przed Wami ukryte, być może ta osoba, którą Wy macie na oku, single, kochane baranki, to ta osoba, ona ma kogoś i możliwe nawet, że jest przy nadziei, że oczekuje na bobaska. Także może jeszcze ona sama o tym nie wie, bo to nie jest wiadomo, wiadomo, żebyście wiedzieli, że ma brzuszek, ale jeżeli Wy na kogoś czekacie, to jest prawdopodobnie prawdopodobieństwo, że ta osoba ma po prostu kogoś i no szkoda dla Was by było wtedy. No ale widocznie wtedy znaczy, że to jeszcze nie jest to. Tak, a jeżeli nie Wy macie kogoś na oku, no to ktoś ma Was na oku i ktoś Was obserwuje. Zwróćcie uwagę, rozejrzyjcie się. Tak. Rada dla Was to jest ciężko pracować. Tak jak było wcześniej w pracy, że będziecie się czegoś uczyć i podejmijcie się tego, to będzie ciężka praca. Będzie ciężka praca, ale Wam się to będzie podobało. Będzie ciężka praca, ale da Wam to prawdopodobnie korzyści. Jeżeli chodzi o przełożenie, no to spokojny dzień. Przy kawie, przy herbacie, spokojny wieczór, przy kawie, przy herbacie i spokojny przy świeczuszkach wieczór, przy ulubionym serialu i dosyć spokojny, bez awantur, bez kłótni, bez sporów. I tego wszystkim życzę. To był baranek, no i teraz lew dla lwa. Dla Lwa najjutrzejszy dzionek jest karta, już Wam tutaj tasuję, Lew, 9 luty, środa, jutrzejszy dzień, o, karta wypadła, na Lwa. I na pracę. Jutrzejszy dzień.
9.02. Samopoczucie. Miłość. Single. Co jest przed Wami ukryte? Oraz rada. Przełożenie. No. No to dobrze. To teraz jest to dla Lwa sytuacja taka. Będziecie od samego rana prawdopodobnie mieli nową pracę. Nową pracę, ale to Wam urodzi coś. To Wam urodzi jakąś korzyść. Wy będziecie z tego mieli pozytywne, może dostaniecie jakąś premię za wykonaną pracę, bo coś gdzieś Was będzie potrzebował ktoś i Wy spodołacie temu. Spodołacie temu, jeżeli ktoś nie ma pracy, to wygląda na to, że będzie zajmował się porządkami w domu. Po prostu wszystko jak przed świętami. Na samopoczucie to jest 6 mieczy. A właśnie jeszcze pokażę tutaj rozkładzik kart, jakie są rozłożone. Tutaj w kolejności, żebyście sobie też zobaczyli. Tak. Rozkładam dosyć dużo kart, bo wydaje mi się, że nawet jak na kartę dnia, to rozkładam tak jak dla siebie, rozkładam każdego dnia sobie kartę dnia indywidualnie. To po prostu to jest potrzebne, aby dokładność była, dokładność tych informacji. Tak, no jeżeli chodzi o samopoczucie, no to samopoczucie jest w waszej rękach. Jeżeli na przykład macie dużo pracy i musicie wykonać wiele ważnych obowiązków, no to wasza decyzja, czy będziecie po prostu zestresowani, czy weźmiecie to na luźno, zrobicie i tak pracę dobrze, ale czy po prostu tę presję wytrzymacie. Jeżeli wytrzymacie tą presję, bo jesteście... machniecie na to ręką, to jest też tak, że jak podchodzimy do czegoś na luzie, no to jest to nie za wielkie wyzwanie dla nas, tylko możemy być bardziej zmęczeni. A jeżeli będziecie podchodzić do tego bardziej na stresowo, no to jest wielka możliwość, że będziecie mieli cięższy dzień. Jeżeli chodzi o miłość, no to wygląda na to, ej, przepraszam, piesek by mi zrzucił talion noskiem. Wygląda na to, że jesteście na coś obojętni albo nie macie czasu. Drogie Lwy, no co się dzieje? Jesteście obojętni, to by tak nie było fajnie nawet, nie? Jakby tak partner siedział i by czekał i nic by z naszej strony nie wyszło. Co innego, jak nie mamy czasu. Bo możliwe, że będzie ten dzień taki, że pracowity, że po prostu przyjdziemy do domu, pac, wykąpać się, zjeść i spać. To też jest możliwe. No, ale wtedy partner to zrozumie. Dla singli to jest jakaś nowa przygoda, nowy początek. Coś tu się zaczyna dla lwów. Lwy już może prawdopodobnie weszły w jakąś relację, już znają kogoś i wiedzą o tej osobie i zaczynają po prostu ze sobą, można by było powiedzieć, chodzić, spotykać się na randki, tego typu rzeczy. Ale to jest dla Was przygoda, to jest dla Was nowe doświadczenie. Może być tak, że zakończy się wielkim finałem, a może być tak, że będzie to dla Was tylko doświadczenie. W karcie dnia jest to ciężko do stwierdzenia, jakby to było w przyszłości dalej. Co jest przed Wami ukryte? No, przed Wami jest ukryte to, że prawdopodobnie jest powiedziane, że prawdopodobnie, jeżeli chodzi o pracę, no to jeżeli pokażecie od siebie zbyt dużo, żeby nie było później tak, że no, zobaczy pracodawca, o, on tak to potrafił zrobić, to może on tak robić, przynajmniej
Może nie tak samo jak dzisiaj, ale na pewno lepiej niż każdego dnia. Więc trochę ostrożnie z tymi nadwyrężeniami w pracy. Jeżeli chodzi o miłość, no to jeżeli jeszcze nie jesteście, jeszcze jesteście singlami i zastanawiacie się, czy zaprosić kogoś na randkę, no to jest w karcie napisane, żeby spróbować. A radą jest, żeby odpuścić. Jeżeli macie jakiegoś wroga, który jest gdzieś może w pracy, jest może w waszym po prostu otoczeniu i nawet może być to wróg wielu osób, nie tylko was. Wasz może być osoba, która podpadła paru osobom, na przykład waszym przyjaciołom też. No to tu jest pokazane, żeby to odpuścić, bo ta osoba nie zrobiła tego specjalnie, jeżeli coś zrobiła wcześniej, a raczej musiała. Jest pokazane, żeby tego nie robić. No i jeżeli chodzi o wieczór, no to uwaga dla osób, które są uzależnione od alkoholu, bo będą ciągotki do alkoholu, a tego byśmy wiadomo, że nie chcieli. A będą pokusy. Będą. Lew. Dobrze. Następnym znakiem jest byk. Proszę bardzo, proszę bardzo. Długo dosyć mi wychodzi to czytanie. Już mam teraz. To musiałam porozdzielać, bo jak będę to dodawała, później to strasznie długo to będzie trwało. Byczek, byczek, byczek. Byczek, byczek, byczek. Byczek, 9 lutego. Środa. Jutrzejszy dzień. No, karta dnia. Karta dnia. Tararam. Dobrze. Znak. Praca. Samopoczucie. Miłość. Single. Co jest przed nami ukryte. Oraz rada. No dobrze. I przełożenie. Jeżeli chodzi o tutaj, byczka, no to jest pokazane, że sam znak, no to dzień wstaje prawą nogą, gdzie tam lewą, prawą nogą wstaje, od razu jem śniadanie, spałem, może nawet pójdę jeszcze przed pracą pobiegać, po prostu taka pozytywna energia, taka siła, po prostu rwę się na wszystko. I za wszystko, co się biorę rano, to jest takim wigorem, zapałem, że wszystko jest super piękne i wow. Jeżeli chodzi o pracę, no to wy wiecie, co umiecie w pracy robić i was jest ciężko ruszyć. Was jest ciężko ruszyć, podburzyć waszą pewność siebie. No jesteście bardzo, już widzę, doświadczonymi tutaj większość ludźmi, którzy wiedzą, co mogą, co potrafią i znają się na swoich prawach i obowiązkach. Jeżeli chodzi o samopoczucie, no to będziecie mieli taki lajcik. To będzie takie poczucie luzu, przygody, będziecie mieli ochotę na jakieś nowe rzeczy, ciekawostki. No, takie rzeczy, które nie są na co dzień dla was rutyną. Jakaś odskocznia takiej, można powiedzieć, monotonii nawet w niektórych przypadkach, takiej tygodniowej monotonii. O, praca, dom, praca, dom. Może gdzieś wyskoczycie sobie na przerwie dłuższej na miasto. No i dla, no tutaj jeżeli chodzi o związki, uwaga, żeby się nie wplątać w jakieś kłótnie z partnerem. Tutaj może być, no... Może tutaj zanosi się po wieczu jakaś kłótnia, ale lepiej tego, no wiadomo, nie robić, nie? Żeby się zastanowić, no halo, po co mam się kłócić? Lepiej sobie razem usiąść i dobrze się poczuć, przytulać się. Dobrze. Dalej dla singli. No, dla singli, no ktoś się leczy. Ktoś się niedawno zakończył związek. No i musisz się leczyć z tej miłości,
ale no to nie była dla Ciebie miłość i prawdopodobnie ktoś został porzucony dla innych osób też bardziej, że no ta osoba nie była dla Was już. Jeżeli ktoś Was zostawił dla innych osób i zanamował na przykład przyjaciół, no to chcielibyście, żeby to była Wasza żona na przykład albo mąż, jak posłuchał się przyjaciół, a nie Was, to nie jest, nie tędy droga, tak nie jest w miłości, w związkach takich, co na długą metę są ze sobą razem już, to najważniejsze liczy się, co małżonek czy partner ma do powiedzenia, a nie tam przyjaciel, znajomy, też jest ważne oczywiście, trzeba być otwartym, ale no, czasami jest też tak, że po prostu nie zawsze nam też znajomi dobrze doradzają, tak jak w tej karcie też może być. Dalszą rzeczą jest, co jest przed nami ukryte. Przed nami ukryte są jakieś blokady. My myślimy, że możemy coś osiągnąć tym, co już mamy, ale są jeszcze jakieś blokady. Musicie się przyjrzeć dokładnie, jakie blokady to mogą być. Dobrze, i rada dla Was, spotkać się ze znajomymi po pracy czy w czasie przerwy, razem na kawę usiąść, porozmawiać, pośmiać się i no, wyluzować. Z przełożenia wieczorem jest księżyc. No, jakby tutaj wieczorkiem Wam przyszło tak do... tutaj wygląda na przykład na medytację, jeżeli ktoś by, jeżeli jakiś lwik, no możliwe jest tak, że będziecie medytować, możliwe jest tak, że będziecie w spokoju, w ciszy już przed tym pójściem spać, w samotności, to będzie takie osiągnięcie takiego zen. Dobrze. To był lwik. Fajnie to brzmi, lwik. Dobrze, i byczek. Zaraz, ja to byczka robiłam teraz. Byczek teraz był? Jezu, ja przepraszam, jak ten. Ale rozkładam karty na. Rozkładam karty na byka. Na byczka. Aż zakończę filmik, sprawdzę. Muszę aż zobaczyć, żeby później nie zrobić dalej jakiegoś innego. Mi się wydaje, że jakby co, karty jak były tasowane przed rozłożeniem, były tasowane dla tego znaku, to nawet jeżeli powiedziałam, nazwałam inaczej, to przepraszam, nie wiem czemu, ale te karty tyczą się tego znaku. Być może to może być tak, że po prostu ten znak może być bardzo ważny, o którym go wspomniałam w tym momencie, może być bardzo ważny po prostu dla tego znaku, którego czytałam. Muszę przerwać. Dziękuję za obejrzenie. Jeżeli chcecie, obejrzycie kontynuację, będę mogła jeszcze wtedy tam nazwać dokładnie które znaki i tak będą w opisie później. Ale będę mogła jeszcze coś na ten temat powiedzieć. Także zapraszam, zostawcie łapkę w górę.